Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku zajmę się zagadnieniem redukcji szumów na ścieżkach dźwiękowych przy użyciu darmowego programu Audacity. Począwszy od wersji 2.1.0, do Audacity wprowadzono nowy, jeszcze bardziej skuteczny moduł odszumiający. A więc można powiedzieć moduł, który odpowiada za redukcję szumów na ścieżce dźwiękowej. I może teraz od razu przejdę do najnowszej wersji Audacity, a najnowszą wersją Audacity jest wersja 2.2.1 i w pierwszej kolejności może nagram sobie jakąś próbkę swojego głosu, tak żeby móc zarejestrować oprócz swojego głosu również szum. Witam. To jest moje testowe nagranie na użytek dzisiejszego poradnika. Hej. Dobrze, ok. Specjalnie odczekałem taki dłuższy moment, żeby po prostu nagrało mi się więcej szumu. I może na początek odsłuchamy sobie to, co jest nagrane i jak to wygląda, to nagranie. Witam. To jest moje testowe nagranie na użytek dzisiejszego poradnika. Hej. Tak więc na odsłuchu na pewno był słyszalny szum, no i oczywiście pasmo mowy. Teraz sobie tą ścieżkę obetnę na początku i na końcu, żeby była trochę krótsza. Rozciągnę ją też w dół i pokażę, jak ta ścieżka wygląda na powiększeniu. I przejdę może do trochę innego widoku prezentacji ścieżki, ale już nie w kształcie fali, a przebiegu czasowego z naniesioną skalą decybelową. I teraz ta ścieżka wygląda w taki oto sposób. I tutaj mam po lewej stronie skalę decybelową, która aktualnie jest domyślną skalą decybelową w Audacity i po prostu osiąga ona zakres od 0 do minus 60 dB. I teraz jeszcze raz posłuchajmy. I popatrzmy na wychylenie miernika. Witam. To jest moje testowe nagranie na użytek dzisiejszego poradnika. Hej. I teraz tak, maksymalny szczyt amplitudy mojego głosu to wielkość minus 18 dB. I to się zgadza tutaj z tą podziałką. A powiedzmy, szczyt amplitudy zarejestrowanego szumu to dokładnie, popatrzmy, około 40 dB. Minus. I teraz przykładowo, jeżeli zredukuję sobie ten szum tak, żeby on mi tutaj był niższy niż minus 60 dB, no to wiadomo, że ten szum nie będzie słyszalny. Tak? A więc muszę tutaj sobie jakąś wymierną wartość w decybelach przyjąć, żeby ten szum znalazł się poniżej wartości minus 60 dB. Ale zanim to zrobię i przejdę do dalszego punktu poradnika, to w pierwszej kolejności zaznaczę całą tą ścieżkę,
poddam ją normalizacji, tak żeby wyśrodkować odstęp ścieżki w pionie na 0. OK, jak widzimy, ścieżka została wyśrodkowana i może sobie zapiszę tą ścieżkę do pliku, wyeksportuję i nadam jej nazwę ścieżka. OK. Teraz zamknę to otwarte okno, wejdę do trybu edycji, ustawień i tutaj w zakładce interfejs wybiorę sobie inny zakres miernika decybelowego i po prostu zwiększę sobie ten zakres pomiaru do minus 120 decybeli. OK. I teraz już mogę jeszcze raz do programu wrzucić ten plik z moją ścieżką. O, znalazł się. Rozciągnąć ścieżkę na całą szerokość ekranu i oczywiście sobie ją tutaj rozciągnąć w dół. I wejść w tą zakładkę, tutaj w ten trójkącik i wyświetlę sobie przebieg czasowy ze skalą decybelową. I teraz popatrzmy, jaki jest wykres fali dźwiękowej. Teraz widzimy, tutaj jest pokład szumu i on zalega od minus 40 dB do minus 120 dB. Tutaj ten zagęszczony to jest mój komentarz, a więc fala dźwiękowa odpowiadająca natężeniu mojego głosu. Jej amplituda rozciąga się od minus 18 dB, bo to zapamiętaliśmy z poprzedniej prezentacji. I teraz przejdę sobie do zakładki efekty i redukcja szumu. Ale redukcja szumu odbywa się dwuetapowo. W pierwszym kroku zaznaczamy fragment ścieżki dźwiękowej, na której jest szum. Wchodzimy w zakładkę efekty, redukcja szumu i uzyskujemy profil szumu. Profil szumu został uzyskany. No i teraz zaznaczam sobie całą ścieżkę, Ctrl A, wchodzę w zakładkę efekty i jeszcze raz stosuję ten filtr, powtarzam, redukcja szumu i tutaj muszę sobie wstawić jakąś wartość decybelową, która pozwoli mi zredukować ten szum, a więc logika podpowiada, że jak ten szum zostanie zredukowany, to on gdzieś tutaj w dół się obniży. I przykładowo, jeżeli bym wstawił sobie 20 dB, to mogę zakładać, że szum zredukuje mi się o 20 dB. Tak? Tak. Ale zanim to zrobię, no to przejdę tutaj sobie do materiału takiego, który przygotowałem i omówię te wszystkie pozycje, które znajdują się w drugim kroku. Bo o ile rozumiem, co to jest redukcja szumu w decybelach, to może już mniej rozumiemy, co to jest czułość i co to jest wygładzanie częstotliwości i z czym to się po prostu je. Tak można powiedzieć w uproszczeniu. A więc wyświetlę sobie jakiś materiał i powiedzmy swoją uwagę skupię właśnie na szczególnie tym drugim kroku i omówimy, co to jest konkretnie redukcja szumów. Jak to widzą twórcy tego programu? Redukcja szumów, a więc skala decybelowa, kontroluje wielkość redukcji głośności, jaką należy zastosować do zidentyfikowanego szumu. A szum mam zidentyfikowany. I tutaj jest taka rada poniżej. Użyj najniższej wartości, która redukuje hałas do akceptowalnego poziomu. Wyższe wartości niż to konieczne mogą sprawić, że hałas będzie cichszy, ale spowoduje to uszkodzenie pozostałego dźwięku. A chyba nam na takim działaniu nie zależy. Tak więc musimy sobie wyważyć, ile decybeli chcemy
zastosować i o ile decybeli zredukować szum na ścieżce. Drugi parametr to czułość, a czułość określa, ile audio na ścieżce będzie uważane za szum. I skala jest od 0, wtedy na ścieżce w ogóle nie ma szumu, do 24, wtedy jest tak zwana wielkość szumu maksymalna. I tutaj jest poniżej wyjaśnienie. Większa czułość oznacza, że więcej szumów zostanie usuniętych, prawdopodobnie kosztem usunięcia części pożądanego sygnału. A więc już się nasuwa wniosek, że lepiej jest stosować niższe wartości, właśnie takie na poziomie 6, a wartość 6 to jest taka domyślna wartość, jeżeli powiedzmy cała skala ma poziom 24, to 6 to będzie 1/4, to powiedzmy, że to stanowi 25% maksymalnej czułości. I takie ustawienie na wartość 6 jest ustawieniem domyślnym i zalecanym. Oczywiście czułość można podnosić, o ile będzie wymagała tego sytuacja, ale wtedy musimy się liczyć z usunięciem części pożądanego sygnału. No i ostatni parametr na dole to jest tak zwane wygładzenie częstotliwości i omówienie tego zagadnienia. Przy wartościach 1 lub wyższych ta kontrola rozszerza redukcję szumu na określoną liczbę sąsiednich pasm dźwięku. Modyfikuje to sygnał, który zamierzałeś zachować, ale jeśli artefakty pozostaną w dźwięku o zredukowanym szumie, wygładzenie może sprawić, że artefakty będą bardziej akceptowalne. Istnieje prawdopodobieństwo, że wygładzenie spowoduje, że pożądany dźwięk będzie mniej wyraźny i gorszej jakości. A więc, podsumowując, wygładzenie częstotliwości, czyli pasma dźwięku, po zastosowaniu redukcji szumu, jest taką ostateczną opcją, ostatecznym kołem ratunkowym, które możemy wrzucić w celu ewentualnego zamaskowania artefaktów, które mogą powstać w wyniku redukcji szumów na pliku, który chcemy sobie zachować. I poniżej są jeszcze dwie opcje. Opcja redukuj, no to wiadomo, znana jest. Tutaj sobie redukujemy szum o zadaną wielkość w decybelach. I opcja pozostaw. Jeżeli wybiorę tam opcję pozostaw i włączę sobie podgląd, to mogę odsłuchać przed planowaną redukcją szumu, jakie dźwięki faktycznie usunę. I w ten sposób sobie określać, czy te ustawienia, które przyjąłem, są adekwatne i będą wystarczające, czy może są za wielkie i wyrządzą mi jakieś nieodwracalne szkody. A więc tu możemy poprzez funkcję pozostaw weryfikować wszystko to, co chcemy zredukować. To teraz już mamy omówione te zasady i powiedzmy, ja sobie przyjmę na początek wartość 20 dB i zastosuję te ustawienia czułości na poziomie 6 i wygładzanie częstotliwości w ogóle wyłączę. Ta opcja będzie, jak ja mówię, takim ostatecznym kołem ratunkowym. Proszę bardzo. Odszumiam ścieżkę dźwiękową i proszę tu obserwować w ogóle tą ścieżkę, jak się ona zachowa. Ciach. Jak widzimy, szczyty teraz szumu zostały obniżone w dół do poziomu około ponad minus 65 dB. A więc jeżeli mieliśmy tą domyślną podziałkę, to wiadomo, że ten szum tutaj będzie lokalizował się od tej wartości, a więc on będzie poza tą skalą 60 dB i praktycznie przy odsłuchu nie będzie słyszalny.
ale on nie będzie słyszalny dla określonej głośności, amplitudy dźwięku. A u mnie, jak widzieliście na początku, jak nagrywałem ścieżkę, ta amplituda dźwięku no nie jest wysoka, bo może przyjrzyjmy się, ten wykres fali jest bardzo spłaszczony, ta amplituda jest bardzo spłaszczona i gdzie tam jeszcze jej do maksimum. A więc, żeby ta amplituda dźwięku osiągnęła maksimum, musiałbym użyć wzmocnienia, a jakiego wzmocnienia, to mogę się przekonać tutaj, wejść sobie w pozycję wzmacniaj i program mi podpowiada, że maksymalne wzmocnienie to około 18 dB. Dobrze, ale ja tego wzmocnienia nie będę oczywiście robił. Przejdę do widoku przebiegu czasowego z decybelami. No i teraz odsłucham sobie ścieżkę po wykonaniu zabiegu redukcji szumu o 20 dB. Jak to nagranie się będzie prezentowało teraz? Witam. To jest moje testowe nagranie na użytek dzisiejszego poradnika. Hej. Jak widzimy, ta wartość 20 dB nie spowodowała żadnej po prostu, żadnego pogorszenia jakości w paśmie mojej mowy. I jak możemy zaobserwować tutaj, szum osiągnął próg 60 dB. Minus 60 dB. O. Nawet tego progu nie przekracza. No to powiedzmy, ja zamierzam sobie ostatecznie moją ścieżkę, czy sygnał dźwiękowy na ścieżce zwiększyć o ileś tam decybeli. Powiedzmy, że chciałbym zwiększyć sobie o 10 decybeli. No to warto by było tutaj bardziej jeszcze ten szum obniżyć, że potem jak dodam, wzmocnię sobie sygnał na ścieżce, znowu, żeby mi ten szczyt szumu nie wychodził poza 60 decybeli, minus 60 decybeli. A więc ja wycofuję się z tych zmian, które teraz dokonałem. Ctrl Z. Wracam do stanu początkowego. I teraz jeszcze raz. Efekt. Redukcja szumu. Ale tym razem ja sobie zwiększę wartość. Na ile? Niech to będzie z 30 dB. 30 może. 35. OK. No i teraz, jak widzimy, szczyty szumów zjechały mi do poziomu prawie minus 80 dB, a więc zjechały o wartość minus 35 dB. Teraz posłuchajmy, czy na mojej ścieżce jest wszystko OK, czy ta warstwa, na której mnie bardzo zależało, posiada dobrą jakość, czy może ta jakość jest zła. Witam. To jest moje testowe nagranie na użytek dzisiejszego poradnika. Hej. No ja odsłuchując to, jakby specjalnej różnicy nie wyłapuję i uważam, że przy takiej redukcji szumu ostatecznie pozostanę. I teraz przełączę się do widoku w kształcie fali i na tej ścieżce, którą mam zaznaczoną, wzmocnię sygnał o, powiedzmy, 10 dB, nie o 18, jak mi podpowiada program, a o 10 dB. OK. No i co? Wzmocniłem sygnał o 10 dB, a praktycznie ta wartość progowa, tutaj gdzie znajduje się szum, w ogóle mi ani nie drgnęła. A więc, jaki z tego jest wniosek, że szczyty amplitudy szumu
są poniżej minus 60 dB. Czy tak w rzeczywistości jest? Popatrzmy. No oczywiście, że tak. Bo szczyt amplitudy szumu gdzieś jest w granicach 60, powiedzmy tam 7, minus 67 dB. A więc nawet jak zastosuję wzmocnienie tego sygnału znajdującego się na ścieżce o 10 dB, to szum nie wyskoczy mi poza wskaźnik minus 60 dB. I właśnie o to tu chodzi w tym całym procesie odszumiania. Jak widzieliście, ja tak traktuję swoją ścieżkę dźwiękową i w taki sposób rozumny, rozsądny, z jakby z pełną świadomością i kontrolą tego, co robiłem, no doprowadzi do takiego efektu, że mam dobrą jakość swojego komentarza po odszumieniu i z takiego nagrania mogę być zadowolony. I co? I to praktycznie chyba by było w tym poradniku wszystko. Jeszcze tylko na koniec jeszcze raz pokażę to narzędzie zmodernizowane do odszumiania. I jeszcze raz wrócę do tego, że wcale nie musiałem zmieniać ustawień czułości, a więc narażać się na jakieś ewentualne drastyczną redukcję szumu, jak również nie musiałem wygładzać częstotliwości, która ewentualnie zamaskowałaby mi niedoskonałości mojego dźwięku, ale całym rozrachunku to nagranie straciłoby na jakości. A przecież każdemu zależy, żeby jego nagranie miało jak najwyższą jakość. Myślę, że zagadnienie odszumiania ścieżki dźwiękowej w jakiś sposób przybliżyłem i od teraz już będziecie mogli wykorzystać tą wiedzę, którą mnie się udało Wam przekazać. A tymczasem już żegnam się. No i oczywiście tradycyjnie zaproszę do oglądania moich kolejnych poradników, które sukcesywnie zamieszczam na swoim kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę.